Drugi akt się najbardziej różni. No to nic, no. Like. Pewnie w Wiedźminie 3 też są różne questy, które jak zrobisz jeden, to drugi się nie robi. To Wiedźmina 3 ile razy przechodzimy? 3 razy? Na 100% czy więcej? 30 razy. Dobra, idziemy zobaczyć Leto. Może pogadamy z nim. Ciekawy jestem. To chyba tam na ścieżkę muszę wejść. Raczej to tędy. I tu. Czy ja ten... Nie, ja tędy chyba szedłem. Nie tędy. Nie, tędy. I tam przez wodę. To albo ja źle poszedłem, albo nie wiem co. Wiedźmin 3 najbardziej liniowy? Jak? Przecież dwójka jest jak na razie. Znaczy nie no, jak mówicie, że mocno się różni od wyborów, no to... To niby ta... Ma to sens. Dawaj rok z Wiedźminem 3. Co ty na to? Powaga. Rok? Codziennego grania Wieśka 3? No git. Zainscenizujmy coś. Powiesz Leto, że złapałeś mnie i oddajesz w jego ręce. A ty? Będę bez broni, ze związanymi rękoma. Jeśli mówisz prawdę, jego reakcja to potwierdzi. Nie ufam ci oczywiście. Moi ludzie będą mnie osłaniać. Rozumiem. Nie rozumiesz. Jeśli zrobisz coś głupiego, posmarują ci twarz miodem i wsadzą w mrowisko. A ty będziesz wył tak głośno, że usłyszą cię nawet jeźdźcy burzy. Moglibyśmy po prostu kazać Leto się przyznać. Altfael, moen irit ten werde. Nie siłą, lecz śmiałością zdobywaj? Właśnie. Jeśli mnie zdradził, już nie żyje. Ty co ty taki pewny? Nie żyjesz ty. Skojatel nas obserwują. Pamiętaj, jeden niewłaściwy ruch i jesteś trupem. Ty widzisz go, czy to mam urojenia? Ja pierdziel. Geralt naćpany. Ty jest tam. Miej się na baczności. Co to ma znaczyć? Co on tutaj robi? Przyszedłem negocjować. No i jest. Jorvet, lis puszczy. Dał się wreszcie złapać. Nie doceniłem cię. Dobra, teraz powaga. Kim jesteś? Powiedz mi, kim jesteś? Naprawdę nic nie pamiętasz? Mam dosyć tego pytania. A ja bałem się, że właśnie ty pokrzyżujesz nam szyki. Jestem Leto z Gulety. Królobójca. Dość Leto żartu. Z Gulety. Wolnij mnie. Ty, tutaj żadne nie jest żółte. Będę mógł wszystkie? Bo będzie jak u tej Shili, że coś kliknąłem i luj. I nie dało się innych zapytać. Powiedz mi, dla kogo naprawdę pracujesz? A elf będzie twój. Pracujemy dla samych siebie. My? Królobójcy.
Czaj, jeszcze raz to, może będą tamte. Powiedz mi, kim jesteś? Naprawdę nic. Mam dosyć. A ja bałem się, że właśnie jestem le... XD. Demavent, Foltest. Kto jeszcze? Kim wy do diabła jesteście? Spotkaliśmy się już kiedyś, Geralt. Pamiętasz? Nie, kurwa, nie pamiętam. Ja nigdy nie zapomnę. Uratowałeś mi życie, Biały Wilku. Walczyliśmy ramię w ramię. A teraz skrzyżujemy miecze. Nie doszłoby do tego, gdybym wcześniej zabił Jorvetha. Serit i Egan utopią się we własnej krwi. Nie sądzę. Zanim Skojatel w Dolinie Pontaru zorientują się, że nie żyjesz, moi ludzie wykonają zadanie. Co? Serit i Egan, co to za jedni? Królobójcy, którym Skojatel pomagają w Dolinie Pontaru. Ty, mogę się z nim bić albo nie? Co człowiek robi w szeregach Skojatel? Znasz powiedzenie, że wróg mojego wroga jest moim przyjacielem? Skojatel to moi bracia w zemście. Co? Zabiłeś Foltesta. Nie wywiniesz się. Król jest martwy. A jedyną osobą, która widziała zdarzenie, jesteś ty. I to ty się z tego nie wywiniesz. Ma znaczenie, co tu was ma? Mogę go zabić? Myślałem, że on jest ważny. Ale dobra, na razie to, żeby się dowiedzieć więcej o nim. Bo mnie ciekawi, o co z nim chodzi. To nie musi się tak skończyć. Mów. Dość tej farsy. Kurde, no świeciu szaty! No przerywasz mi! W co ty grasz? W grę, którą przegrałeś. No dobrze, ginąć. Daj mi miecz! Pieprzyć cię! Bierz, królobójcę! Czyli jednak walczymy z nim. Spróbuj. Nie jestem królem. I on ma Zweihandera. Zweihunder. Szkoda, że stoimy po przeciwnych stronach. O kurde, pudzian za silny. Ej, jedno widzę, że nie zapomniałeś, jak się walczy. Okej. Czyli nie miało znaczenia. O Jezu, co wybiorę? Dlaczego w ogóle mnie ścigasz? Myślał, że to ja zabiłem Foltesta. Było się nie bawić w żołnierza. O ja pierdzielę, on zupa. Ja pierdzielę. Jezu, ja mu coś zadaję, zły miecz mam? Nie!
chyba zły wybór dałem. Powinienem powiedzieć, że chcę walczyć, to by nie chciał, bo dałem, że nie chcę, to chcę. Ja pierdziele, nie wierzę, ty w tej nie, ta firma ta chwalona przez wszystkich będzie przeze mnie hejtowana. CD Projekt. Ja pierdziele, kiedy to jest save? Przed zabiciem tego potwora? Nie mogę zapisać, więc zaraz od nowa. Myślał, że to ja zabiłem. Było się nie bawić, żołnierz. Ja, to ja mu nie zbiłem? O! Dol to już opa. Byłem Wiedźmin. Dawno temu. Więc teraz jesteś tajemnym zbirem. Ja pierdziel. Wejdź w to, on tego nie widzi. Powinieneś się poddać, nie miałeś okazję. Dobrze walczysz, chociaż nie. Prawie już wpadł. O co chodzi? Ty, XD? Erden jest OP jednak, zmieniam zdanie. Wystarczy Wiedźmin i kilka elfów, żeby zabić króla. Widać tak. Nie masz pojęcia, ile osób było gotowych nam pomóc. Naiwniak, zdradzam cię. Czas Jorveta się kończy. Inni zostaną osądzeni i skazani za rozpętanie chaosu. Więc dlaczego? Byłeś jednym z nas, Geralt. Uratowałeś mnie. Teraz jesteś mi kwita. No jak, pokonałem cię. Twoja wiedźma zna się na czarach. Jak myślisz, da radę teleportować mnie do Edirn? Jak będzie grzeczna, nie zrobię jej krzywdy. Znajdę cię. W takim razie do zobaczenia w Edirn. No i króciutko. Wreszcie się ocknąłeś. Gdzie królobójca? Uciekł. A Jorvet? Moi ludzie zabrali go do flotsa. Ja wziąłem, żeby z nim nie walczyć. Może chcieć go odbić. Wątpię, on chce Triss. Triss? Dlaczego? Skłóciłem go z elfami. Teraz nie może podróżować przez lasy, ale o tym później. Muszę znaleźć Triss. Tak miało Triss. Być? W takim razie za mną. Widzowie, tak miało być, bo nie wiem, czy ja czegoś się spieprzyłem, bo dałem, żeby nie walczyć, i on teraz i tak walczył. Jorveta. Wszystko się zmieni. Ty, to my go serio mamy. Czyli git, czyli udało się go złapać. No tak, ja pomagałem Skojatel w jedynce, tylko że tutaj... Są parszywi w dupę. Więc nie pomagam im. Ja nie jestem elfolubem jak twój stary, tylko ja pomagam tym, którym uważam, że warto pomóc. Jak Skojatel są szmaciarzami, to im nie pomagam. Jak są w porządku, to im pomagam i tyle, nie? Króciutko. Nie, w jedynce byli w porządku. Przecież ty pomagałeś zakonowi? Nazistom dosłownie? Pieprzyć cię. Twoich krzyżaków. Ale kiedyś też tak zagram. Może w remake zagramy pod ludzi. W jedynkę. Ok. Wziąłem sakiewkę. Ale dobra, zerknę jeszcze raz na wszelki. Ja idę patrzeć, czy to była dobra walka. Chyba, że tu. Miecza nie mam.
Ty rzeczywiście, w dupa. Ty. Serio miecz zostawiłem? Ty masz rację. Dzięki. Kto to pisał? Perse, dzięki za pomoc. Ty, ja myślałem, że na cutscenty jak straciłem, to tu się nic nie robi. Byśmy musieli nowy zrobić, bo mamy na to fundusze, no ale to żal, nie? Dobra, Linerto, ale czy Perse to twoja matka, żebyś tak pisał? Panu się. Tak. Aha. Dobra, można iść. Ty, no fajny ten Wiedźmin jednak na razie, ale mega mnie ciekawi wątek z tym Leto. Dlatego wybrałem, żeby go nie bić, bo myślałem, że będzie rozmowa, on się na mnie rzucił, więc no luj. Verytkes. Nie no, Liner, to teraz to już przesada. Teraz, gdy mamy Jorveta, wszystko się zmieni. Dobra, widzowie, wgrałem moda. I teraz rwiemy skórę pasami z Jorveta. Dla wszystkich elfolubów. A samym pomagałem w jedynce. Ja pierdziel. To niezły hipokryta. SPX hipokryta. Znaczy nie wiem, no tak teraz pomogłem. Ale dalej zobaczymy. No ja gram płynnie. Nie przywiązuję się do jednych. W jedynce w sumie pomagałem trochę tak, ale wyszło, że niby więcej elfom. Więc git. Stresisz fabułę? Jesteś Geraltem? Masz dwa miecze. Skąd Geralt? No nie będę spoilerował aż tyle, no miałem stresić do tego momentu. Walka. Ty, ej. To się nazywa triumfalny wjazd. Niech żyje Wiedźmin Geralt! Niech żyje Vernon Roche! Wasze zdrowie zacni panowie! O, ale udaje pod publikę. Wygląda na to, że daliśmy tej gnidzie powód do urządzenia biesiady. Otwierać beczki z najlepszym winem! Zarzynać wieprze! Czas na świętowanie! Bawcie się panowie! Dzisiaj ja płacę! Niech tylko jaki karczmarz czy dziewka spróbuje wziąć od was choćby miedziaka! Jasper, aktywacja. Napij się, Wiedźminie! Innym razem. Cóż poradzić? Trudno. Bywaj, Vernon. Ej. Bywaj. I nie martw się o naszego więźnia. Dobrze się nim zaopiekujemy. Ja chciałem z nim się nie pić, ale z tym mogę. Muszę znaleźć Triss. Może Jaskier coś wie. Czemu tutaj? Na pochybel! Mocny z ciebie chłop! Ale po co mam pić? Czekaj, aż sprawdzę, czy coś się zmieni. O ja. Nie, no ja mam buga, w dupę, save'y się nie robią. Ja mam... Ja pierdzielę, ja mam buga jakiegoś. Ja nie mam save'ów. Dobrze, że nie padłem. 20:50 ostatni. Nie mogę, ta gra jest tak pobugowana, że to jest luj. O Boże, dobra. Usunąłem. Oby działało teraz, bo mnie popieprzy. Czyli z nikim nie możemy... Mocny... pić, tak?
Ja myślałem, że to picie to... Nie, bo my nie napiliśmy się tylko z typem. Ale i tak go nie lubię. Trzy dyszki. Znowu mnie pokonałeś. Dzięki. Mocny si... Ty, na nim się farmi po trzy dychy. Warto? Do miliona? Zapisałem. Dobra, działa, 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 gramy. Boże, jaki fart, że ja tam nie padłem już, bo byśmy znowu biegli przed tym potworem. Możesz grać z lepszymi, a... Są ci sami, co byli. Za 10 minut znowu problemy, może tak być. I wtedy Geralt tak ścisnął potwory łańcuchem, że jej oczy wylazły na wierzch i szybko wyzionęła ducha. A to i tak nie jest najlepsza historia o nim. Mógłbym jeszcze wiele opowiedzieć, jeno mi o ciupinkę. A oto i on sam! Czcigodne damy, zacni panowie! Przedstawiam wam Geralta z Rivii! Ale się o ciebie martwiłem! Musimy pogadać, Jaskier. Geralt, stałeś się bohaterem Flotsam! Napij się, Lore dostawia! Jeden chyba nie zaszkodzi. Wasze zdrowie! Oraz wszystkich pięknych dam! Muszę znaleźć Triss, widziałeś ją? Triss? A właśnie, Triss! Zupełnie zapomniałem. Poszła do Shili, do wynajętej przez nią izby. Chciała zobaczyć ten megaskop, czy jak to się zwie. Jeszcze raz, zdrowie pięknych pań! Piękne panie będą musiały poczekać, jesteśmy potrzebne. Chodź. Szczęśliwie zdobyłem klucz do gniazdka Shili. Nie pytaj jak, tajemnica zawodowa. Chodźmy. Lekko susi. Oby Triss nic się nie stało. No idź. Krew. Mam złe przeczucia. Ja pierdzielę. No wchodź. Nie wygląda to dobrze. Sprawdźmy ślady. Może się czegoś dowiemy. To przyboczny Shili. Ma skręcony kark. To nie jego krew. To nie jego krew. Triss weszła, skręciła kark strażnikowi, potem się zraniła. Nie no, bez sensu. Co ty gadasz? Giga z sensem. Niezły burdel. Nie patyczkowali się. Nie rozumiem. Ktoś tu jeszcze był. Za dużo tej krwi. Jaskier, patrz. Co to? Co jest? To świetlik. Ktoś mógł podglądać. Po drugiej stronie jest Xanthus. Może burdel mama widziała, co się tu stało. Chodźmy. Oho! Właśnie, czekajcie, miałem zobaczyć. Szansa na nie. Liczba uzyskania składników alchemicznych 50% więcej. Fajne, ale... To też fajne, eliksiry mocniejsze. Wszystkie mutageny. Ej, fajna ta alchemia. Tryb Berserkera uruchamiany po naładowaniu paska adrenaliny. Nie wiem. No wziąłbym to, ale to trzeba aż dwa levele wydać. Więc do dupy. Znaczy no w HP by można dodać w eliksiry, ale może na razie
Zostańmy przy mieczykach. A właśnie! To jest to? Wszystkich bijemy, o! I na nekerki do piątej. Dobry plan? Teraz można grać, nie? Witam! Witam. Co tu taki burdel w tym burdelu? Witaj, Jaskier. Macie szczęście. Dzisiaj dajemy darmo. Ale za dwóch naraz będziecie musieli dopłacić. Drae, to Wiedźmin Geralt. Chcemy tylko porozmawiać. W czasie ostatniej godziny kto był w tej izbie? Mów. Ja i Garvena. Garvena, czyli? Bajzel mama. Co chcecie wiedzieć? Triss Merigold, rudowłosa czarodziejka, była w izbie obok. Co się z nią stało? Nie podglądałyśmy. Ja nic nie wiem. Boję się. Niepotrzebnie. Bądź tak dobra i opowiedz mi wszystko. Przecież patrzyłaś przez otwór w ścianie, prawda? Garvena była jakaś taka niespokojna przez to święto. Kazała dziewczynom dawać darmowe numerki, a mnie wzięła do pokoju i kochałyśmy się. Gdy już byłam prawie... Wtedy usłyszałyśmy rozmowę i Garvena zaczęła podglądać. To była ta czarodziejka i Cedric. Cedric? O. Jesteś pewna? Tak. Wtedy zaczęłyśmy się przepychać z Garveną, ale w końcu dała mi popatrzeć. Triss powiedziała, że sprawdzi, z kim ostatnio rozmawiała królowa lodu. Podeszła do lustra i coś wyszeptała. Błysnęło i przed lustrem pojawił się taki straszny mężczyzna. Jak wyglądał? Jak jaszczur. Głodny, stary jaszczur. No nie wiem. Triss bardzo się zdziwiła, a jaszczur wyrzucił z siebie... Strasznie zbladłaś, Merigold. Coś nie tak? Jaszczur uśmiechnął się jadowicie, a Triss powiedziała... Ty, co to? Strasznie zbladłaś, Merigold. Coś nie tak? Witaj, Detmold. Zastanawiałam się, z kim ostatnio rozmawiała Sheila. Szpiegujecie się nawzajem, nie wiedziałem. To o czym porozmawiamy? Gramy Triss? Powiesz mi, o czym rozmawialiście z Sheilą? A niby dlaczego miałbym to zrobić? Bo Sheili nienawidzisz, a mnie tylko nie lubisz. I nie przepuścisz okazji, żeby jej napsuć krwi. Racja. Masz rację. Sheila chce mnie wysadzić z siodła. Zająć moje miejsce u bogu Henselta. Przecież Henselt nienawidzi czarodziejek. Henselt stracił syna i ma problem ze spłodzeniem następcy. Nie jest już najmłodszy. A Sheila obiecała mu potomka. Powiedziała, że jest w stanie zapewnić mu dziecko, jeśli tylko znajdzie sobie kobietę, młodą i silną. Wystarczy, że ją... Wiem, skąd się biorą dzieci. Jeżeli udowodnisz, że kłamie, będę bardzo zobowiązany. Nie mogę. A to znaczy, że masz problem. Spokojnie, Merigold. To ja wciąż gram pierwsze skrzypce. Ścigam królobójcę. Może coś słyszałeś? Uła, aż mnie ciarki przeszły. Kimkolwiek jest, już go nie ma. Inaczej zaśpiewasz, jak dobierze się do twojego władcy. Merigold, Merigold, zacznij myśleć, jak przystało na przedstawicielkę magicznej profesji. Przynosisz wstyd wszystkim czarodziejom. Foltest nie żyje. To między innymi twoja wina, twoja i, jak mówią plotki, twojego wiedźmińskiego kochanka? Chyba w to nie wierzysz. Nieważne, w co ja wierzę, ważne, co ludzie mówią. W Temerii jesteś skończona, twój wiedźmin też. Chyba, że złapiecie sprawcę. Co zamierza Henselt? O co ty mnie prosisz, Merigold? Ciesz się, że w ogóle z tobą rozmawiam. Muszę wiedzieć, co się dzieje. Pomóż mi, Detmold. Dzięki, Bombelson, do 41 lat. Nic mi nie możesz powiedzieć, bo nic nie wiesz. A twoich wdzięków nie chcę. Nie jesteś w moim typie. Słyszałeś, że Filippa wyjechała z Redanii? Nieudane. Słyszałem. Wiesz, gdzie jest? Wiem. Ale najpierw odpowiesz na moje pytanie. Niech ci będzie. Jedno twoje pytanie w zamian za informację o Filippie.
Kurde. Co wiesz o królobójstwach? Tylko nie kręć. Moja droga Marigold, naprawdę nic nie wiem. Mogę ci tylko powiedzieć, że Henselt nie ma z tym nic wspólnego. Ale obiecuję, jeśli się czegoś dowiem, dam ci znać. Co, Queen, to co się stało? Filippa jest w Vergen. To małe miasteczko na granicy Edirn i Kedwen. Wiem doskonale, gdzie to jest. Tam właśnie zebrały się resztki wojsk Edirn pod dowództwem jakiejś dziewki, co to ponoć smoka ubiła. Co to za dziewczyna? To... Przewodzi zbieraninie chłopów. Wcześniej ktoś nam to mówił. Nie ludzi. Nawet książę Stenis, syn Demavenda, musi się z nią liczyć. Ale to bez znaczenia. Henselt przejedzie się po tej hołocie. Batogami ich rozgoni. A Filippa? Co tam robi? Za mało wiesz, Detmold, żeby opłacało mi się mówić. Bywaj. I to wszystko. X-da. Więcej nic nie widziałam, ani nie słyszałam. Pane w typu. Wcześniej już podglądałaś Silę? Próbowałam, ale zawsze rzucała czar i nic nie było ani widać, ani słychać. Zawsze? Raz się zapomniała. Siedziała przed tymi lustrami i szeptała: gdzie jesteś? Gdzie jesteś? To wszystko, naprawdę. Kurde w dupę. Jaskier, trochę się pogubiłem. Możesz mi to wszystko wyjaśnić? Później, Wiedźminie. Teraz musimy znaleźć Triss. Jaskier, o kim ona mówi? Kim jest ta Filippa? Filippa Eilhart. Czarodziejka. Doradczyni króla Radowida Redańskiego. Osiągnęła arcymistrzostwo w najbardziej cuchnącej kuchni świata polityce. Jest tak krystalicznie amoralna, tak całkowicie wyzbyta skrupułów, że aż zjawiskowa. Ostatnio krążyły plotki, że popadła w niełaskę na dworze Redani. Jeśli to prawda, to na pewno sama pociągała za sznurki i chciała opuścić stolicę. Co się stało z Triss i Cedriciem? Nie wiem, co było potem, bo Garvena mnie odepchnęła i sama patrzyła. Ale słyszałam trzask, krzyk i odgłosy walki. Garvena zasłoniła otwór obrazkiem, była cała blada. Kazała mi milczeć. Siedziałyśmy przez chwilę i gdy wszystko ucichło, wyszłyśmy. Garvena poszła do swojej izby i potem jej nie widziałam. Ale zauważyłam Cedrica. Szedł uliczką w stronę lasu. Zataczał się. Zaczekaj na mnie, Jaskier. Idę po Cedrica. A Garvena? Racja. Sprawdźmy to. Krew Cedrica. Wskaże mi drogę. Kota użyć? Czekaj, co on nie widzi teraz? Krwi na ziemi? No ja nie widzę. Macie tu coś, co mogę ukraść? A, chwila, słupek był. Ta, racja. Dzięki, Bombelson, za 40 lat. Kiedy Elcraft? Raczej nigdy, ale inny Minecraft. Jest Elden Ring, jest średniowieczny i coś tam różne. Ty, no ja nie widzę tej krwi. Nie, widzę. To po co ja mam kota pić? Kłaniam się. O kurde, ja nic nie widzę. Kiedy trylogia Gothica? Czekamy, aż wyjdzie cały remake. No, Cedric, gdzie jesteś? Uważaj na siebie. Zapiszę i zobaczę, czy savey się robią. Jak ja Gothica pamiętam, nadal nie grałem już kilka lat. Tu jest ta krew? Tam. Zapłacisz za naszą krew, Wiedźminie! Na niego! Co wy, normalni? Śmierć ludziom! O, odbiłem strzałę. Śmierć ludziom? Śmierć elfom! Zdychaj,
Gówno jady. Nie, muszę coś wyrzucić. Nie. 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 Nie to braty. Pułapki. Nie. Dobra. Zapisz. Tu krew. Tam. To jest gniazdo. Oho. Człowiek. Muszę wrócić na ścieżkę. Czekajcie, to nie tu? Tu jest krew. Mocno krwawi. Nie mam wiele czasu. Ile na oko mamy czasu? Wejście H. Tu jest krew. Zwolnił. Nie może być daleko. Egi, co ty tu robisz? Ty, on nie żyje? Skojatel nie próżnują. Ten chłop nie pomoże mi znaleźć Cedrika. Aha. Z moimi ruchami godzina? Ty, ale to pułapki oznacza. Gdzie Kirif? Tu jest krew. Tam. Tu grzybki. Tu krew. Kota. Dobra, pieprzę, biję tego kota. Bo mnie popieprzy. Ja jestem biseksem. Iluj. O! Kot zupełnie inaczej działa niż w tamtej części. W sensie w jedynce. Aha, bo tutaj się rozjeżdżało. Nie wiem, czy my nie wracamy. Nie no, wróciliśmy. Szybko, mamy 4 minuty. Szybko. Szybko.
szybko. Tam. Tu. Kedmin Gwynblade. Wiesz, nie czuję już bólu. Zawsze chciałem umrzeć wśród drzew. Co się tam stało? Triss poprosiła mnie o pomoc. Zabiłem Duan, który pilnował drzwi, i włamaliśmy się. Znów zabiłem Duan. Wiem. Gdzie jest Triss? Co się stało? Przyszedł Wiedźmin. Rzucił się na nas. Próbowałem bronić Triss, ale był szybki. Za szybki dla mnie. Uderzył Triss, zanim zdążyła rzucić zaklęcie. Wiedział, jak walczyć z czarodziejką. Potem kazał jej uruchomić megaskop. Powiedział, że musi się dostać do Edirn, w pobliżu krasnoludzkiej osady Vergen. Triss stwierdziła, że to szaleństwo, że nie ma koordynatów. Wtedy spojrzał na nią dziwnie i zagroził. Lepiej się postaraj, bo idziesz pierwsza, a ja będę tuż za tobą. Potem straciłem przytomność. Gdy się obudziłem, nie było ich. Wiedziałem, że umieram. Las mnie wzywał. Dlaczego, Cedric? Dlaczego się w to wplątałeś? A dlaczego ty się w to wplątałeś? Czasem po prostu tak trzeba. Mówiłem ci, że miewam wizję? Dlatego piję. To pomaga. Wódki mgła otula mnie szczelnie i nic nie widzę. Nic nie czuję. Spokojnie. Ale teraz... Teraz widzę dokładnie. Musisz odzyskać utraconą pamięć. Tylko w ten sposób zrozumiesz, kto i dlaczego zabija Duan w koronach. Jak mam odzyskać pamięć? W Edirn, w miejscu skażonym czarną magią, gdzie duchy umarłych stoczą wielką bitwę. Ocal ich dusze, a wrócą twoje wspomnienia. No i git. To jest plan. Tak zrobimy. Co się dzieje? Las. Czuję obecność. Przyszli się pożegnać. Mój las. Wafail, Gwynblade. Żegnajcie. No, Rukaszu. Geralt! Gdzieś ty się podziewał? Królobójca. Prawie go miałem. Uciekł? Teleportował się do Edirn. Jak to teleportował się? Zmusił Triss, by rzuciła czar. Aż kurwa. No właśnie. Roż kazał cię znaleźć. Będziemy wypływać. Dowiedział się czegoś. Żeby było śmieszniej, Skojatel też szykują coś dużego. Co planuje Roż? Wymyślał na Loredo, więc pewnie chodzi o komendanta. To coś ważnego. O co chodzi, Zoltan? Chcą odbić Jorveta i innych jeńców. Przyda się twoja pomoc. Kiedy przystałeś do Skojatel? Nie o to chodzi. Zabierają ich do Drakenborgu. To specjalne więzienie dla nieludzi. Chędożony pomnik ludzkiej nienawiści. Skojatel ci nie ufają. Mnie zresztą też. Ale możesz to zmienić. Pogadam z nimi. Może Roż albo Skojatel wreszcie na coś się przydadzą. Czyli mamy wybór. Gdzie 900 expa dał ten quest. Prawie level. Bernorem Roszem w jego kwaterze. Zoltanem w Elwich Ruinach. Ale czekaj, najpierw do Rosza pójdziemy. To pytanie, czy mogę pogadać z tym i z tym? Bo jak pójdę do Rosza, to już nie mogę iść do Jorveta.
A nie będę. Poluj. Czekajcie, po pierwsze to ja muszę iść na handel. Może jestem wiedźminem. Ale to mój drugi zawód. Pierwszy to handlarz. Wszystkim, co się da sprzedać. Gdzie tu wejście było? Jeszcze dalej? Ta, tam jest. W nocy ta gierka wygląda lepiej niż dzień. Chyba pieprzamy się. Ja muszę do handlarza iść, widzowie, tylko nie wiem, czy jak prześpię się do rana, czy nie popsuję i nigdzie nie pójdziemy. Więc, no ale zrobimy eksperyment. Czołem, wiedźminie. Czołem. Nic się nie stało. Gdzie kowal? Co, dzisiaj ma wolne? Ale chyba wolne ma. Czekajcie, to pójdę, ja mu sprzedam wszystko. Co my mamy w ogóle za itemy na sel? Tyle nazbieraliśmy. Waka prawie golda, nice. To jest to, co my używamy, ale nie jest diamentowe, ale daje te same staty. A te trofea coś ważą, to sprzedaję. Co byś tu, kolego, kupił za drogo? Serduszka. Na razie ci nie sprzedam. Wypierdalaj! Spokojnie. Dobra, to do Rosza, no. Nie ma pobocznych rzeczy. Już to ustaliliśmy. Zerknę w dziennik. To jest ten, co zrobiliśmy. Na rozstajach. Vernon Rosz i Skojatel. To jest wybór, tak? Chyba do niego dołączymy, do Vernona Rosza. Git? Na cholerę ci tyle żelazka. Vernon czeka w środku. Oj.
Witajcie. Jestem. Co słychać? I co? Dopadłeś go? Królobójca uciekł do Vergen w Dolinie Pontaru. Zmusił Triss, by ich teleportowała. Cholera, on sobie z nas kpi. Dobra, skoro tak chce się bawić... Jakieś nowiny? Loredo skumał się z Kedwen. Kupiec, który u niego pomieszkuje, to agent Henselta. Nasz poczciwy komendant przyjął trzos pełen złota i przysiągł wesprzeć kedweńskie oddziały w razie konfliktu. No i co w związku z tym? Jak to co? Zamierzam dorwać tego szpiega i wydusić z niego informacje. Komendanta Loredo skazuje na śmierć. Rosz, płyniemy do Doliny Pontaru. Nie wypływam, dopóki tego nie załatwię. Szpieg może coś wiedzieć o królobójcach. Nie zdziwiłbym się, gdyby za tym wszystkim stał Henselt Skedwen. Dobra. Jeśli tak stawiasz sprawę, to zajmijmy się tym szpiegiem. Chcę zabić tego Loredo, śmiecio. Dobra, skupcie się, bo nie będę powtarzał. Mamy dwa cele. Pierwszy to szpieg Skedwen, niejaki Arnold Maliter. To znak zapytania. Trzeba go przechwycić. Drugi to Bernard Loredo, komendant Faktorii. Jest zdrajcą Temeria, takich żywcem nie bierzemy. Elfy Obluta? Arnold przebywa w rezydencji cały czas. No wybór jasno. Nie zrobię żeby wszystkiego. Żeby dostać się do środka, wykorzystamy niecodzienne talenty Wes i zwyczaje Bernarda. Przestań mówić o nim po imieniu. Działa mi to na nerwy. Jak tam sobie chcesz. Dom Loredo. Pierwsze piętro to kwatery, w których przyjmuje gości. Geralt miał okazję się rozejrzeć. Regularne patrole. Piętro drugie. Kwatery przybocznych Loredo. Mają się za największych rzeźników po tej stronie Jarugi, ale to tylko niedojdy z kolorową lamówką na przeszywanicy. Trzecie piętro. Jamal 2. To tutaj Loredo trzyma zagrabione kosztowności, śpi, sra i brandzluje się wpatrzony w elfi posążek. Tylko następujące osoby mogą tam wejść. Maliger, matka Loredo, jego kuzyn i tak, uwaga, mentor. Dziwki. O, nie wiem, czy mam jeszcze te kiecka. Oho. W obchodzie Faktorii Loredo zawsze zamawia dwie panienki. Wes będzie jedną z nich. Ten dom to chędożona twierdza, ale Loredo kazał go powiększyć o przybudówkę i właśnie tędy do środka dostanie się wiedźmin. Wes otworzy ci okno. Geralt, potem musisz improwizować, ale przewaga będzie po twojej stronie. A Wes też swoje umie. Zenan i Rykard ubezpieczą was na stanowiskach strzeleckich. W razie czego dobrze, zapędzajcie krótkich synów pod okna. Ja i reszta będziemy gotowi. W ostateczności wjedziemy od podwórza. Powtarzam, w ostateczności. To tyle. Jakieś pytania? No, to do roboty. Dobra, jak nie trzeba po cichu, to robimy huk. Nie warto na obcego iść, Defrod. No dzisiaj też jeden widz to pisał, więc chyba to prawda. Pośpiesz się, Geralt. Moi ludzie będą na ciebie czekać w umówionym miejscu. Uważaj na siebie, Geralt. Sorry, że pytam, ale macie coś, co mogę sprzedać? No dobra. Robimy questa, widzowie, dla Vernona Rosha. Podoba ci się ten wybór? Vernon czeka w środku. Ta? Tak to git. Zapomniałem sprawdzić. A nie, on miał gówniane rzeczy, nie? Tylko nie wiem, czy ten diamentowy pył nie kupić. A to drogie jest. Aloj. Ten bigos chyba ma już dosyć. Milcz, kobieto, gdy artysta tworzy. No zamieszaj chociaż. Ja nie mieszam, ja zmagam się z tworzywem. Nie było mnie, więc powiem tylko tyle, że poko... A, no tak, Defrod, no tak. I pokonałem też Leto. Ale akurat on mnie pokonał na cutscence, więc 1-1. Dobra, teraz. Jeszcze za wcześnie. Przyjdź po zmroku. Dobra. Teraz. Dobra.
Terasza. Pobawimy się w żołnierzy i wiewiórki? Czy pokonałem Kejrana? No tak. Jeszcze za wcześnie. Przyjdź po zmroku. Muszę cię wyzywać za wybór? Nie, nie. To ja muszę ciebie za twój wybór. Jesteśmy kwita. Twoja karoca już czeka w alejce, przystojny kawalerze. Dobre duchy z tej wieży tak się robią. Będą cię miały w swojej... Dobre pytanie. Robią. Jeszcze się robią. Dobra, oknem i zabijamy wszystkich, kto tam jest. To mój plan. I teraz powaga. Siema. Nie. Coś wykonaliśmy. Ale nie wiem co w dupę. Dobra, skradamy się. No i level, czyli good ending. Gdzie? A tu? Ale kto się skrada? Ja się wpieprzyłem Alin. Nerwia mnie ten... To, że się tak ciemno robi przez ten item, ale jednocześnie no co mam zrobić? Jakiś kretyn to wymyślił. Trzeba grać. Kot. To nie chodzi o kota, ja mam itemy z taką klątwą i dlatego jest tak ciemno. To jest tak rozpieprzone. Dobra, czekajcie. Czego ty się skradasz, Geralt? Idziemy normalnie. Jesteś przyjacielem tej nowej. Gdzie ona jest? Komendant zabrał ją do wieży. Musisz się śpieszyć. Skąd to wszystko wiesz? Od razu było widać, że nie jest jedną z nas. Dziwka dziwkę pozna. No i domyśliłam się, że coś się kroi. Zanim ją zabrali, zdążyła mi wyszeptać okno w przybudowce. Kiedy tak Nida poszła się odlać, zobaczyłam, jak przechodzisz przez mur. Też się musiałeś odlać. Gdy się zabawia, nie wpuszcza nikogo. Ale jego matka ma klucze. Musisz ją bardzo kochać, skoro tak ryzykujesz. Te. To gdzie ta matka? Siedzi w piwnicy i destyluje fistach. Dzięki. Teraz znikaj. Przejdź przez mur i uciekaj. Gdyby zaczepił cię wysoki mężczyzna ubrany na niebiesko, opowiedz mu o wszystkim i przekaż, że matka jego plan faktycznie był genialny. Matka Walter White. To ja dziękuję. A jeśli uda ci się wejść do wieży, zabij go, Wiedźminie.
Niech zdycha długo i w męczarniach za to wszystko, co nam zrobił. Nie ma problemu. Ale zabij go, bo tak chcę ja. Cześć, co ty pisałeś, Defrod? Napisz jeszcze raz. No ta matka Walter White, nie? Kto ma mnie powstrzymać? O, w dupę nic nie widzę. Popieprzy mnie. Nie no, kto to wymyślił, żeby tak ciemno było, no. Ja pierdzielę. A, za przeciążony jestem. Ja nie widzę, gdzie? Tu! Ja pierdzielę! Kto to w dupę wymyślił i uznał, że to będzie giga? Jakiś totalny w dupę braindead. No zmienię ten set i będzie lepszy, ale no nie mam nic. A matka? Ja już miałem klucz. Oj. Bo mi się szczać chce, no nie dawajcie długich cutscenek. Dobra, muszę szczać. Mieszanka typu resztki dla... No, wiadomo. No ale... To nie twoja wina, pomyłka to pomyłka. To matka jest? Ty! To matka! O kurde. Matka siedzi. Jest matula. Ale ma łapy napuchnięte. O, kto ty jesteś? Czego tu szukasz? Klucz do górnych kwater, dawaj. Przyszedłeś po elfią dziewczynę. Jeśli tak, to próżne twoje wysiłki. Jak w przepowiedni i tliny. Ziarno zostało zasiane i niebawem wykiełkuje. Zamknij się i daj mi klucz. Klucz, klucz. Gdzie ja go wsadziłam? Oj, ja pierdzielę. Matka bez głowy. Pieprzy mi się we łbie od tej kamery. No i jak przeciążony, kurde. Wpieprzamy się tam. Ale dużo useful itemów do craftingu.
czekaj, tu coś jeszcze może być, tak? Przeszukajmy dokładniej. Bo jest pod mapką, żeby przeszukać, ale... Nic nie ma. PSD-dek? No nie. XD. Nie no, nie ma już nic. Co to jest to? Palom Marzanna? Witam, Nikiel. W tym czasie... Ej, to nasza wina? Ja się śmieciu... O, nice, dup. Kurde, klucza nie ma. Witam, panowie. Nie wstawaj, śmieciu. Nie, to AOA jest jeszcze prościej. Już ta gra zaczyna się robić, wiesz. Połamana jest, gierka jest złamana. Gierka złamana, widzowie. Klucz do wieży. Tu? Nie, tu jest wyjście. Zdobywa moją kartę z WES. O ty śmieciu. Dawaj kart. Witam. Oj, on chyba wie. To pułapka! Uważaj! Trudniej się walczy z żołnierzem niż z bandytą, co? Jesteś lepszy niż twoja matka. Szybko, rozwiąż mnie. Zara. Dobra. Uwolnij Wes, rozmawiaj. Uwolnij ją. Słyszałam coś. Za tymi drzwiami. Co? Ej. Tu ktoś leży tu. Zaraz, zaraz, najpierw interesy, później przyjemności. Z
przegasiłem. Morrill. Nie zostawiajcie mnie tu! Błagam! Nie wyglądasz na dziwkę, elfko. Nazywam się Morrill. Jaki jest miesiąc? Nie ma czasu na dyskusję. Możesz iść. Nie zostanę tu ani chwili dłużej, choćbym miała się czołgać! Ona nie przejdzie przez ogród, Geralt. Musimy wyjść od frontu, prowadź. Będziemy tuż za tobą. Dobra, ja muszę kufer przeszukać. Jaki mamy miesiąc? Lamas. Zaczęła się jesień? Kiedy mnie porwali, padał śnieg. Więc ojcem dziecka jest... To dziecko ma tylko matkę. Gdy się zorientowałam, że jestem w ciąży, chciałam ze sobą skończyć. Nie mów tak. Jestem N-Sid. Ten kufer był tu, nie, niżej. Nie! Kufer mi dajcie! Nie dam rady! Ja chyba... Psia mać odeszły jej wody. Geralt, zmiana planów. Co? Wracamy do wieży. Potrzebuję czystego łóżka, ciepłej wody i trochę czasu. Nikt nie może nam przeszkadzać. Sprowadź pomoc. Geralt, intruz w wieży! No to podejdź, kolego. Nie? To zamknij ryj. Musisz szkatułkę przeszukać. Dawaj. Dobra. Gówno jady. No i mają tylko miecze, nic innego nie dropią. Dobra. List. O kurde, list. Do rąk własnych jego ekscelencji Detmolda z Ban Ard. Pragnę jeszcze raz przeprosić za zachowanie mojej matki. Bab Sztyl był obłąkany, odkąd pamiętam, i zawsze dziwiło mnie, jak doszedł do majątku tak wielkiego, by kupić dom i zapewnić mi urząd we Flotsam. Mam nadzieję, że mi emisariusz jego wysokości nie wziął sobie do serca jej wybryków. Solennie zapewniam, że rozpalona obręcz była tylko głupim dowcipem. Aha, myślałem, że jej coś. Potwierdzam ponadto, że pozycji i urządu użyję zgodnie z życzeniem jego królewskiej mości, tak jak zostało to zaplanowane podczas spotkania. Jako patriota w całej rozciągłości zgadzam się z opinią ekscelencji. Flotsam nie może sobie pozwolić na chaos i bezprawia. Utrapienie rozłącznie związane z bezkrólewiem. Umarł król, niech żyje król. Aha, niezły patriota. Dał dupy innym, ale to było już wcześniej wiadomo, że dał. Czekajcie, bo ja miałem pomoc. Który raz, pierwszy raz gram? Poziom trudności max. W sensie nie ten permadeath, tylko ten mroczny. O, chyba coś takiego. Ja słupki rąbę, bo nic nie widzę. Popieprzy mnie. Dobra, komu pomagaliśmy, bo nic nie widzę. Miecz Beliara. No tak, góra jak ruka z Beliara. Gdzie się podziewałeś, Roż? A mieliśmy mały problem po drodze. Ty, ale co z Wes? Co to jest? Aha, on opowiada. Ty. Walczą o Geralta. Oj, co jest? Ale on uników nawet nie umie.
Ja pierdzielę, ale Ross jest parszywym wojakiem. On nawet uników nie umie. Temerskie oddziały specjalne, utworzone przez Foltesta do zwalczania Skojatel po pierwszej wojnie z Nilfgaardem. Weterani, profesjonaliści, najlepsi z najlepszych. To koniec, Roż. Widzisz te tarcze? Brakowało mi tylko temerskich lilii. Pokonałem dowódców wszystkich oddziałów specjalnych na północy. Teraz będę mógł zjednoczyć Skojatel. Kończ już! Nie zabiję cię, Roż. My, Ensid, nie zabijamy ostatnich przedstawicieli wymierających gatunków. Żyj i pamiętaj, kto cię pokonał. Bo mogę to zrobić jeszcze raz. Wafail, Vernonie Roż. Po co wczytywać? Popełniasz błąd, Jorvet. Znajdę cię. Nie zabił, więc jest git. Syn uciekł, ale jestem pewien, że jeszcze o nim usłyszymy. Zasrani nieludzie. Starczy o Jorvecie. Co z Loredo? Gdzie jest Ves? Loredo nie żyje. Uratowałem Ves w ostatniej chwili. Co się stało? Twój plan nie był wcale... Chłopiec, Geralt. O. Zdrowy chłopiec. O co tu chodzi? Czyje to dziecko? Moril. Moja. Czyje? Znaleźliśmy elfkę. Loredo porwał ją prawie rok temu. To on był ojcem. W życiu nie tknąłbym elfki. W porcie czeka statek. Nie mogę. Niezła reakcja. A ona... Dead czy żyje ona? Żyje. A. Nie żyje. Coś ty zrobiła. Dlaczego? Przypal jej ranę, Geralt. Ignij. Jak Rambo. Nie dotykaj mnie. Przeklęte miasto. Szykujcie statek. Co z dzieckiem? Nie możemy go zabrać. Kto przygarnie mieszańca w tej parszywej dziurze? Seherim. Oddajcie je Seherimowi z Bindugi. I powiedzcie, że to dziecko Moril. Okej. Okay. Good ending, czy bad ending? Dzięki Trojan za 7 lat. Dziękuję bardzo. Królobójca zagrał nam na nosie. Porwał Triss Merigold. Zupełnie jakby życie Foltesta mu nie wystarczyło i musiał mieć również jego byłą doradczynię. Nie namyślając się długo, zaokrętowałem się na barkę i zabierając ze sobą Geralta, ruszyłem w głąb Doliny Pontaru. Tam właśnie, na terenach zwanych Górnym Edirn, obozuje armia króla Henselta. Otóż to król. To słowo klucz w moim planie pochwycenia królobójcy. Oddziały specjalne króla, niech mu ziemia lekką będzie Foltesta, przycichły jakby, nie uraczywszy nas w trakcie całej podróży ani jednym dowcipem z gatunku, na ile sposobów można oskurować elfa. Co dowodzi mojej tezy, że umysł ludzki jest w stanie wytworzyć pewną skończoną ilość okropności, nim najdzie go jakiś rodzaj refleksji. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę!